Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam na Mid-Year Freakout Book Tag. To jest tag, który ja robię co roku i to jest takie podsumowanie pierwszej połowy roku, a jednocześnie też plany na drugą połowę roku. Także myślę, że jest to taka bardzo fajna półroczna opcja, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy w roku, czy mamy już jakieś swoje ulubione książki, jakieś świeże potencjalnych ulubieńców roku, co jeszcze chcemy przeczytać, co już za nami. Także no ja bardzo lubię tego typu filmy nagrywać, chociaż dzisiaj jest strasznie gorąco i po prostu jeszcze ta lampa tutaj mnie tak grzeje, że mam nadzieję, że w trakcie tego filmu się dosłownie nie roztopię. Dlatego będę go chciała nagrać szybko i mam nadzieję, że mi się to uda. I już nie przedłużając, myślę, że możemy przejść do pierwszego pytania, które brzmi: najlepsza książka pierwszej połowy 2024 roku. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym wybrała tylko jedną książkę, dlatego mam trzy. Ale mam kilka takich potencjalnych książek, które myślę, że mogą stać się ulubieńcami tego roku. Więcej niż trzy, ale jednak chciałam się tutaj ograniczyć, więc wybrałam te trzy, które Wam za chwilkę pokażę. I pierwszą z nich jest Łuk Triumfalny. To jest przepiękna powieść, napisana wspaniałym, naprawdę takim przepięknym językiem, której akcja rozgrywa się w wakacje tuż przed wojną. No i właściwie na każdej stronie czuć taki nieuchronny koniec po prostu. I ta książka jest przepełniona takim bólem i smutkiem swoich bohaterów. Głównym bohaterem tej powieści jest Ravid. Jest to imigrant, który obecnie kryje się we Francji i w pierwszych scenach tej książki spotyka kobietę, która jest dosłownie na skraju popełnienia samobójstwa i on ją od tego odwodzi, ratuje ją właściwie, ratuje jej życie. No i ta ich relacja tutaj przez całą książkę też jest bardzo, bardzo ważna. Mnie się ta relacja szalenie podobała. To jest taki wątek trochę romantyczny, znaczy właściwie no nie trochę, no jest to wątek romantyczny, ale no dla mnie on był wspaniały, naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się go czytało, a oprócz tego oczywiście to wszystko dzieje się na tle tych wydarzeń tuż przed II wojną światową. Ta wojna po prostu dyszy bohaterom w kark i naprawdę to bardzo, bardzo czuć na każdej stronie tej książki i wydaje mi się, że dlatego ona robi tak duże wrażenie i dlatego jest właśnie tak przejmująca, a jednocześnie, tak jak wspomniałam, jest napisana absolutnie przepięknie, także no na pewno jest to coś, co w topce tego roku znajdzie swoje miejsce. Druga książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to jest książka Ja, która nie poznałam mężczyzn, książka, która zbiera dosyć skrajne opinie, dlatego że ona jest taka... To jest książka, która absolutnie nic nie tłumaczy. Tutaj fabuła opiera się na tym, że poznajemy 40 kobiet, które są zamknięte w pewnego rodzaju więzieniu, ale my nie wiemy, dlaczego one się tam znalazły, co to jest w ogóle za świat, jakie to są lata, no zupełnie, zupełnie nie mamy żadnych szczegółów. Jedyne co wiemy, to to, co te kobiety same pamiętają z jakiegoś swojego poprzedniego życia, to znaczy przed tym zamknięciem. I one też w tej obecnej sytuacji się nie potrafią odnaleźć. Także czytelnicy wiedzą dokładnie tyle, co bohaterki, czyli właściwie nic. I tutaj narratorką jest taka najmłodsza z dziewczyn, najmłodsza z kobiet, która prawdopodobnie znalazła się przypadkiem, dlatego że cała reszta kobiet jest dużo od niej starsza. No ale znowu, tego też nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego ona się tam znalazła i nie wiemy, co się dzieje. I w pewnym momencie dzieje się coś. Znowu nie wiadomo co, że te klatki, w których one spędzają swoje życie, zostają otwarte i one odzyskują wolność. Tylko pytanie, co zrobić z wolnością, kiedy nie zna się wolności i kiedy jedyne życie, jakie się zna, to jest życie w zamknięciu. No i to jest książka trochę o tym właśnie. Książka, która stawia mnóstwo takich egzystencjonalnych pytań. Bardzo, bardzo dużo tutaj jest kwestii, które można później rozważać, które można przemyśleć. Wydaje mi się, że to może być naprawdę świetna książka na jakieś kluby czytelnicze, ale jednocześnie rozumiem, że może być bardzo frustrująca, dlatego że ona nie daje absolutnie żadnych odpowiedzi, jest zupełnie otwarta. Według mnie akurat w tym tkwi jej geniusz, no ale to już po prostu trzeba lubić tego typu literaturę i tego typu rozwiązania, żeby to mogło nam się spodobać. Dla mnie rewelacja. I trzecia książka, którą tutaj wybrałam, to coś, czego myślę, możecie się domyślać, bo jest to książka, którą przeczytałam niedawno, a jest to Korowód, czyli najnowsza książka Jakuba Małeckiego. Książka najbardziej autobiograficzna ze wszystkich jego powieści, książka, która na nowo wzbudziła we mnie te same emocje, które wzbudzały pierwsze książki tego autora, czyli Rdza, Dygot, nawet Horyzont później, bo te dwie ostatnie, które wychodziły, czyli Sąsiednie kolory i Święto ognia, nie do końca trafiały w mój gust i trochę czułam, że może już jednak za dużo Kuby Małeckiego, że może rzeczywiście on już za bardzo pisze o tym samym. Natomiast Korowód utwierdził mnie w przekonaniu, że nie, absolutnie nie jest za dużo, po prostu potrzebowałam, żeby ta historia poruszyła pewne konkretne struny gdzieś tam we mnie. No i Korowód to właśnie zrobił. Niezwykła książka. Myślę, że dla fanów autora to jest pozycja absolutnie obowiązkowa, ale też chyba nie polecałabym jej jako pierwsze spotkanie z twórczością Jakuba Małeckiego, bo wydaje mi się, że warto byłoby już troszkę tą jego twórczość i to, w jaki sposób on pisze i tworzy swoje historie, znać, zanim właśnie po Korowód się sięgnie. Drugie pytanie to pytanie, które właściwie zawsze pomijam albo jakoś tak bardzo zdawkowo o nim wspominam, bo jest to pytanie o najlepszą kontynuację. Ale ja nie czytam za bardzo serii, ja zazwyczaj czytam książki jednotomowe i no po prostu nie mam co tutaj pokazać, bo przejrzałam wszystkie książki, które przeczytałam w tym roku do tej pory, a przeczytałam ich chyba 39 czy 40 jakoś tak
i absolutnie żadnej kontynuacji. Także niestety to pytanie muszę pominąć i od razu przechodząc do trzeciego, to jest pytanie o nowość, której jeszcze nie przeczytałam i na to pytanie z kolei mogłabym odpowiadać bez końca, ale znowu, żeby nie było, ograniczyłam się do trzech książek i mam tutaj reportaż Krwawy Kobalt, reportaż o wydobywaniu kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, coś, co tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, ponieważ kobalt jest używany do produkowania baterii, które mamy w telefonach, w laptopach i w tego typu urządzeniach, także wszyscy jesteśmy pośrednio związani z tym tematem w jakiś sposób, a to wydobycie odbywa się w sposób absolutnie niehumanitarny, często pracują tam dzieci, ludzie po prostu umierają przy tych wykopaliskach, pracują w nieludzkich warunkach, także myślę, że to jest temat, na który warto wiedzieć więcej, dlatego zdecydowanie jest to reportaż, który chcę przeczytać. Druga książka to najnowsza powieść Megan Nolan. Ja czytałam tej autorki jej debiut literacki, czyli Akty desperacji, które być może nie podobały mi się aż tak bardzo, ale podobał mi się temat, który podjęła. No i jestem ciekawa najnowszej jej książki, dlatego że słyszałam o niej dużo dobrego i też wiele osób, którym nie podobały się Akty desperacji, mówiło, że ta książka jest o wiele lepsza, także jestem bardzo ciekawa. Tutaj mamy bardziej skupienie się na jakiejś rodzinie, wiem, że jest taki delikatny wątek thrillera też, jest jakieś zabójstwo. No bardzo jestem ciekawa właśnie po tym, co przeczytałam w Aktach desperacji, jak ten temat będzie ograny w tej książce. I ostatnia nowość, którą tutaj wybrałam do tego pytania, to jest książka Agnieszki Jelonek, West Farragut Avenue. To jest książka, którą kupiłam tylko i wyłącznie z polecenia Zuzy z kanału, właściwie z Instagrama Dziewczyna z Biblioteki. Ona mnie niesamowicie do tej książki zachęciła, chociaż to, co mnie troszkę martwi, to jest to, że to jest książka taka bardzo osobista, jakiś taki chyba troszkę pamiętnik autorki. Ja trochę mam problem z tego typu książkami, no ale zobaczymy. Słyszałam na temat tej książki mnóstwo dobrego, przede wszystkim u Zuzy, ale później też ona już mi się przewijała u różnych innych osób i raczej wszyscy są tą książką zachwyceni, także mam nadzieję, że ja również będę. Tak więc to są te trzy nowości, których jeszcze nie zdążyłam przeczytać, które wybrałam sobie do tego pytania. Kolejne pytanie to pytanie o premiery, na które czekam w drugiej połowie 2023 roku i to też jest coś, z czym ja co roku mam problem, ponieważ ja aż tak bardzo tego nie śledzę. Nie wiem, co tam jeszcze będzie wychodziło, w miarę dowiaduję się o tym na bieżąco. Natomiast rzeczywiście jest taka jedna książka, na którą bardzo, bardzo czekam, która wychodzi już w lipcu, także właściwie całkiem niedługo. I będzie to taka biografia, reportaż dotyczący Taylor Swift, napisany przez Karolinę Sulej. To będzie książka wydana nakładem wydawnictwa WAB. Tutaj pewnie gdzieś Wam wyświetlę okładkę, bo ta okładka już jest dostępna. Czekam na tę książkę po pierwsze dlatego, że ja jestem fanką Taylor Swift i będę czytać te książki pewnie, chociaż wychodzi ich teraz bardzo, bardzo dużo. Natomiast lubię też Karolinę Sulej jako dziennikarkę, jako reporterkę i wydaje mi się, że to może być taka książka, która rzeczywiście będzie... Nie będzie tylko takim, wiecie, zlepkiem faktów z Wikipedii, ale rzeczywiście będzie jakąś taką pogłębioną analizą, jakąś taką bardziej treściwą książką. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, nie wiem, czy potrafię to dokładnie wytłumaczyć, ale po prostu będzie taką rzetelną, dziennikarską robotą, a nie skopiowaniem paru faktów, które można bardzo łatwo znaleźć w internecie. Kolejne pytanie to pytanie o największe rozczarowanie 2023 roku. I tutaj bardzo się starałam nie pokazać Wam takich najgorszych książek, które przeczytałam w tym roku, znaczy w tej pierwszej połowie tego roku, tylko taką, która rzeczywiście jest dla mnie rozczarowaniem, bo po prostu liczyłam, że ona mi się bardzo, bardzo spodoba. A tak nie było. I jest to książka Śmierć pani Westaway. Ja przeczytałam wcześniej Pod kluczem tej autorki, którym byłam naprawdę zachwycona. W kategorii takiego thrillera, troszkę nawet horroru, ona mi się sprawdziła świetnie, nie mogłam się od niej oderwać, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała i po prostu liczyłam na to, że kolejna książka tej autorki, szczególnie taka, która opowiada o jakiejś wiktoriańskiej posiadłości, w której krył się naprawdę ogromny potencjał, że również mnie zachwyci, a niestety ta książka w dużej mierze była dla mnie nudna, także po świetnym podkluczem ta była dla mnie rozczarowaniem, ale mimo wszystko nie była aż taka zła i też zamierzam jeszcze sięgnąć po inne książki tej autorki, bo myślę, że właśnie w takiej kategorii rozrywkowej, kiedy będę miała ochotę na jakiś thriller, ta autorka może się u mnie całkiem nieźle sprawdzić, także nie skreślam jej jeszcze, ale rzeczywiście Śmierć pani Westaway była dla mnie rozczarowaniem. Szóste chyba pytanie, to jest pytanie o największe zaskoczenie pierwszej połowy 2024 roku. I tutaj mam książkę Ryby, o której mówiłam już mnóstwo na kanale. To jest książka, która niesamowicie mnie zaskoczyła, bo ja nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, a ona się okazała tak niesamowicie dziwaczna, ale jednocześnie tak dobra, że to też myślę, że będzie topka tego roku, przynajmniej jak na razie wszystko na to wskazuje. Ale naprawdę było to dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ta fabuła jest absolutnie oderwana od czegokolwiek. Autorka tutaj naprawdę przeszła samą siebie, chociaż później jak dowiedziałam się pewnych faktów z jej życia, z jej biografii, to zrobiło to na mnie jeszcze większe wrażenie niż właśnie w trakcie czytania tej książki, bo jakby pewien taki plot twist w tej książce nabrał zupełnie innego wymiaru dla mnie.
Natomiast no zdecydowanie, jeżeli mam mówić o zaskoczeniach takich pozytywnych, to jest to właśnie ta książka. Nowy ulubiony autor albo autorka, czyli ktoś, czyją książkę czytałam pierwszy raz w tym roku i tak bardzo mi się spodobała, że chciałabym kontynuować przygodę właśnie z tym autorem. I tutaj również mogę Wam pokazać Erika Marię Remarque, bo na pewno będę kontynuować czytanie jego twórczości, na pewno chcę przeczytać również Na zachodzie bez zmian, ale jeszcze jakąś jedną książkę, pamiętam, ktoś mi kiedyś polecał, nie pamiętam teraz tytułu, ale gdzieś mam zapisaną, także na pewno będę kontynuować przygodę z tym autorem, ponieważ ten język naprawdę bardzo, bardzo do mnie trafia. Uważam, że on jest przepiękny, ale też tematyka jest niezwykła. No a drugą taką autorką jest na pewno też Melissa Broder, bo też jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem pozytywnym. Słyszałam, że ta pierwsza jej książka, która się ukazała w Polsce z taką pomarańczową okładką, nie pamiętam teraz w tym momencie jej tytułu, że już nie jest aż tak dobra, chociaż też tutaj opinie są chyba podzielone. No ale też na pewno chciałabym się zapoznać właśnie z innymi książkami Melissy Broder, bo na pewno wywarła na mnie wrażenie i jestem ciekawa, co tam jeszcze kryje się pod jej piórem. Kolejne pytanie to pytanie o nowego crusha książkowego, ale to pytanie też zazwyczaj pomijam, bo po prostu ja nie czytam książek z takim założeniem, że jakiś bohater tak strasznie mi się spodoba, że będzie moim crushem książkowym. Nie miałam czegoś takiego po prostu, dlatego niestety nie mam na nie dobrej odpowiedzi. Czuję już dosłownie, jak mi się leje pod czoła, także muszę trochę przyspieszyć. Kolejne pytanie to pytanie o nowego ulubionego bohatera lub bohaterkę i tutaj do głowy od razu przychodzi mi bohaterka książki Chwila Wieczności. Ja tej książki nie mam fizycznie, także jak zwykle tutaj gdzieś w takich przypadkach koło mnie będzie okładka. Bohaterką tej książki jest Brigitte, kobieta tam 90-paroletnia, już taka staruszka, która doskonale wie, że ona no, umrze raczej w ciągu najbliższych kilku lat. Nie łudzi się, że będzie żyła wiecznie. I też wszystkie jej najbliższe osoby, tak naprawdę wszyscy jej przyjaciele, jej rodzina, wszyscy już gdzieś tam umarli po prostu, no bo jest to no, bardzo wiekowa staruszka. Tutaj nie można udawać, że jest inaczej. I ona właśnie do tematu starości, przemijania i śmierci ma tak niesamowite podejście. Ona o tym wszystkim mówi z takim poczuciem humoru, dystansem, sarkazmem. Ciężko mi jest to opisać, bo naprawdę polecam Wam bardzo, żeby tę książkę przeczytać, bo ona zupełnie inaczej pokazuje starość niż większość znanych mi książek. Bez takiego niepotrzebnego, wiecie, jakiegoś patosu, bez jakiegoś takiego oddziaływania na emocje, chociaż ta książka jest strasznie emocjonalna i też gdzieś tam na niej płakałam i się wzruszałam. I naprawdę uważam, że była to świetna bohaterka, świetnie napisana postać, która z jednej strony, wiecie, jest zabawna, jest taka sarkastyczna, ale z drugiej budzi taką niesamowitą czułość i takie zrozumienie w stosunku do starszego człowieka. To zdecydowanie jest jedna z takich bohaterek, które najbardziej zapamiętałam, jeżeli chodzi o pierwszą połowę tego roku, ale nie mogę też nie wspomnieć o bohaterach Korowodu Jakuba Małeckiego, ale tutaj już nic nie mówię, kto czytał, ten na pewno wie, o co mi chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o ostatnią część, tak więc to też są bohaterowie, których bardzo, bardzo polubiłam. Książka, przy której płakałam tak najbardziej w tym roku, płakałam przy Korowodzie, zdecydowanie na końcu Korowodu, w ostatnich rozdziałach, w ostatnich momentach tej książki. No ale też właśnie gdzieś tam Łuk Triumfalny wzbudził we mnie wzruszenie, też wspomniane przed chwilą Chwile Wieczności. Także troszkę tych książek było. Mam też dużo książek, które czytałam na Legimi, także tutaj też nie mam ich pod ręką, żeby Wam pokazać. Ale też na przykład bardzo wzruszyła mnie książka, którą przeczytałam ostatnio i o której będę mówić w podsumowaniu czerwca. Czyli Wszystko mam bardziej, to jest najnowszy reportaż Jacka Hołba, mówiący o osobach będących w spektrum autyzmu, które mają ADHD, które mają zespół Aspergera, także no, to też są takie bardzo, bardzo wzruszające historie, ale jednocześnie piękne, także to też jest książka, która mnie poruszyła i gdzieś tam łezka w oku mi się zakręciła przy lekturze. I dla odmiany książka, przy której się śmiałam, to są właśnie Ryby Melissy Broder, o których już mówiłam. Mówiłam już, że ta książka jest bardzo dziwna, ale ona też ma bardzo, bardzo zabawne momenty, mimo że w całości ta książka w ogóle nie jest zabawna, bo ona opowiada o samotności, o depresji, tutaj jest dużo takich naprawdę ciężkich i trudnych tematów, o rozstaniach różnego rodzaju i o tym, jak sobie po prostu radzić w życiu, kiedy coś, co się znało przez wiele, wiele lat, nagle się kończy. Ale są tutaj takie fragmenty, głównie chodzi mi tutaj o randki, na które chodzi główna bohaterka, która właśnie kończy taki długoletni, chyba 8-letni związek, no i instaluje sobie Tindera, zaczyna się umawiać właśnie na spotkania z różnymi mężczyznami. No i te spotkania są po prostu komiczne i to, jak ona opisuje te wydarzenia, to co się tam dzieje i to, jacy ci mężczyźni są, których spotyka. Naprawdę były takie momenty, że się śmiałam pod nosem. Pamiętam, że czytałam tę książkę, zaczęłam ją czytać gdzieś tam w jakimś pociągu czy w busie, kiedy jechałam do domu do rodziców. No i rzeczywiście śmiałam się tak na głos i wydaje mi się, że ludzie mogli się na mnie patrzeć dookoła, ale naprawdę ta książka miała takie momenty, także zdecydowanie to jest coś, co przychodzi mi na myśl. A poza tym ja nie czytam jakichś takich komedii, czy właśnie takich książek, które bardzo by mnie rozśmieszały. Także i tak nieźle, że w tym roku miałam w ogóle taką książkę, którą bez problemu mogłam wskazać jako tą, przy której się śmiałam podczas lektury.
Najpiękniejsza okładka, jeżeli chodzi o książki pierwszej połowy 2024 roku. No i tutaj mam właśnie dwie książki od Taylor Swift. To są książki, o których mówiłam bardzo, bardzo obszernie na moim kanale. Tutaj nie tylko okładki są piękne, ale te książki w środku też są ilustrowane. Ta jedna tutaj ma też takie barwione brzegi. Także no zdecydowanie, jeżeli chodzi o wydania książek, które wyszły w tej pierwszej połowie 2024 roku i które ja mam na swojej półce, no to właśnie te dwie myślę, że biją wszystkie inne. Bardzo, bardzo mi się oba te wydania podobają. To wydanie chyba troszkę bardziej, ale jako książkę samą w sobie wolę tę, ale jeżeli jesteście ciekawi dlaczego, no to oczywiście odsyłam Was do filmu, który jest na moim kanale i który dotyczy właśnie tych dwóch książek. I ostatnie pytanie, to pytanie o książki, które jeszcze chcę przeczytać w drugiej połowie tego roku. No i tutaj oczywiście mogłabym Wam pokazać te książki, które już pokazałam jako nowości, których nie zdążyłam przeczytać, czyli Zwykłe ludzkie ułomności, Krwawy kobalt oraz West Fragut Avenue, ale żeby też aż tak bardzo się nie powtarzać, to mam tutaj jeszcze kilka innych książek i na przykład jest to książka Twój na zawsze. To też jest nowość, która wyszła właściwie w pierwszej połowie tego roku, więc równie dobrze mogłam ją przydzielić do tamtego pytania. To jest romans napisany przez Abby Jimenez. Ja czytałam już jedną książkę tej autorki, która akurat wywarła na mnie takie średnie wrażenie, ale ogólnie dużo dobrego słyszałam o jej twórczości, więc stwierdziłam, że dam jej jeszcze szansę. No i to jest właśnie jakiś taki romans, także jak będę w nastroju na romansa, to na pewno sobie po tę książkę sięgnę. Mam tutaj też coś, czego właściwie nie planowałam, ale te książki są tak popularne, a ostatnio też autor tych książek był gościem na warszawskich targach książki. I mam tutaj na myśli Kosiarzy, że stwierdziłam, że muszę zobaczyć, co takiego jest w jego książkach, że wszyscy tak bardzo je polecają i tak bardzo się nimi zachwycają. Ogólnie koncepcja tych książek wszystkich jest naprawdę fantastyczna, bo z tego co wiem, to autor porusza różne takie ważne, globalne problemy w swoich książkach. W Kosiarzach na przykład mamy problem chyba przeludnienia planety. Wiem, że też wydał książkę chyba napisaną ze swoim synem Susza, która mówi o braku wody i o tym, że kończą się zasoby wody na świecie i o globalnym ociepleniu ogólnie. Także to są takie naprawdę ważne tematy, więc to mi się wydaje mega też ciekawym pomysłem, żeby takie treści przemycać do książek młodzieżowych, bo jakby nie było, są to książki młodzieżowe. Dlatego mam tutaj troszkę zakurzonych, poleżeli koło łóżka, Kosiarzy i planuję tę książkę też przeczytać. I mam nadzieję, że te książki spodobają mi się tak samo jak właśnie innym czytelnikom i też będę mogła się zachwycać. I mam też tutaj Akuszerki, które są częścią mojego wyzwania czytelniczego na 2024 rok, także też jeszcze mam nadzieję, że uda mi się tę książkę przeczytać. To jest taka dosyć pokaźna cegła, ale słyszałam, że jest naprawdę świetna i że czyta się ją rewelacyjnie, także też bardzo, bardzo chciałabym jeszcze ją gdzieś tam w tej drugiej połowie roku wcisnąć. Oczywiście tych planów mam znacznie więcej i to jest jedno z tych pytań, które akurat dla mnie mogłoby się nie kończyć, bo mogłabym tutaj wymieniać i wymieniać wszystkie książki, które chciałabym przeczytać, bo jest ich naprawdę bardzo dużo i zawsze ta lista jest ogromna, ona się nigdy nie kończy, nigdy nie zmniejsza, jeżeli już, to tylko powiększa. Dlatego znowu musiałam sobie zrobić jakieś rozgraniczenie, a ponieważ do tej pory do innych pytań wybierałam po 3 książki, no to tutaj również wybrałam 3. Dajcie koniecznie znać, jak Wam minęło pierwsze półrocze tego roku i jaka była najlepsza książka, jaką udało Wam się do tej pory przeczytać. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że już nie będzie tak gorąco, bo naprawdę nagrywanie w takich warunkach to jest tragedia. Do zobaczenia, cześć!